Najpopularniejsze imiona dla dzieci Julia i Antoni to najpopularniejsze imiona pierwszego półrocza 2020. Julia to najpopularniejsze imię dla córek, zaś Antoni dla synów wybierane przez rodziców w pierwszym półroczu tego roku, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Najrzadziej nadawane imiona dla dziewczynek to Rebeka, Lotta i Soraya, dla chłopców Zbyszek, Tymur i Platon. Resort Cyfryzacji opublikował listę najpopularniejszych imion nadawanych od stycznia do czerwca tego roku. W zestawieniu najpopularniejszych imion żeńskich na pierwszym miejscu znalazła się Julia. Zuzanna, która dotąd zajmowała pozycję liderki, ustąpiła miejsce Julii niedużą różnicą, wyjaśniło MAK. W pierwszym półroczu tego roku jest tylko 10 Julek więcej niż Zuś, czytamy. W najnowszym top 10 nie ma już Amelii. Jej miejsce zastąpiła Laura. Imię Julia rodzice nadali 3649 dziewczynkom, drugą i trzecią pozycję w rankingu najpopularniejszych imion żeńskich zajęły. Zuzanna otrzymało je 3639 córek, i Zofia 3588. Na kolejnych miejscach top 10 uplasowały się Hanna 3364, Maja 3244, Lena 2633, Alicja 2564, Oliwia 2395, Maria 2372 i Laura 2049. Według MAG dla synów rodzice najczęściej wybierali w pierwszym półroczu imiona. Antoni otrzymało je 4037 chłopców, Jan 3823, Jakub 3614. Czwarty jest Aleksander 3541, a piąty Franciszek 3499. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajmują Szymon 3107, Filip 2744, Mikołaj 2587, Stanisław 2522 i Wojciech 2416. Z kolei Rebeka, Lotta i Soraya to dziewczęce imiona, które w zestawieniu MAG pojawiają się najrzadziej. Natomiast wśród chłopców rzadkością są Zbyszek, Tymur, Platon. Wybierając imię dla potomka powinniśmy pamiętać, że według prawa, nie powinniśmy decydować się na imię ośmieszające, przypomina resort. Ponadto imię powinno wskazywać na płeć dziecka. Jeśli nie zastosujemy się do tych zasad, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego USC, w którym chcemy zarejestrować naszego potomka, może odrzucić nasz wybór, zaznacza MAG.